Film Dzieci Kwatery EU to kontynuacja filmu Kwatera EU. Powstał jakby w sposób naturalny. Temat, powiedzmy, tylko łączki tego, co się dzieje na warszawskim cmentarzu powązkowskim, jest historiami, o których można obdzielić kilka filmów i na różny sposób opowiadać. Ja zdecydowałem się, że opowiem to w jednym dużym filmie, ale podzielę również to na cztery części. To jest druga część filmu, która opowiada, dotyka do tematu, który tak naprawdę trochę dla mnie jest najbliższy, ponieważ od lat zajmując się tematem podziemia niepodległościowego, tak naprawdę docieram nie do źródeł historycznych, tylko docieram do źródeł historycznych poprzez rodziny. I mój pierwszy kontakt najczęściej jest z rodzinami i doskonale znam ich traumy, ich przeżycia, wiem, jakie są ich oczekiwania na odnalezienie ich najbliższych. Wiem też, że wielu z nich nigdy tych najbliższych swoich nie znajdzie. A na tej łączce wydarzyło się coś, co jest jakby jako daje im szansę na miastkę tego, że może się rzeczywiście ziścić. Dla nas dzień ten jest pierwszym dniem, w którym nie czujemy się obywatelami drugiej kategorii. To przede wszystkim jest o żołnierzach wyklętych, o łączce, o dzieciach bohaterów, którzy tam zostali wrzuceni do dołów śmierci w okresie reżimu stalinowskiego. Ale również, tak jak ja, o następnych pokoleniach. Ja już jestem wnuczką. Moja mama nie żyje od 2 lat. I mam nadzieję, że ten film również jest też lekcją historii dla jeszcze młodszych pokoleń. Skoncentrowałem się na tym, co się dzieje w ciągu tych 2 lat, działo się na łączce i obserwowałem przez kilka lat rodziny, które od momentu przyjścia oddawania materiału DNA w nadziei, że kiedyś może się uda jakby zidentyfikować i śledziłem ich obserwacje, jak to się dzieje. Jedni z nich znajdują, drudzy nie znajdują i też jest jakby to jest jakby wyzwaniem nie tylko dla tych rodzin, dla ekipy, ale również dla nas, filmowców, czy jesteśmy w stanie dalej kontynuować i obserwować dramaty tych rodzin. Każdy człowiek walczy o coś, co kocha. A myśmy kochali, wychowani byliśmy w tym duchu, że kochaliśmy rodzinę, ojca, matkę, prawda? I no oczywiście, no ja myślę, że każde dziecko by pisało listy, jeżeli chodzi o własnych rodziców. Jak pan myśli, co młodym ludziom przekaże ten film? Co zaniesie? Ja myślę, że chyba pewne uczucia, prawda? Ogólne uczucia i samą informację, na czym to wszystko polegało, jakie to konsekwencje są, prawda? Ja myślę, że otwiera oczy, tak bym powiedział. Kochany tatusiu, my żyjemy z Józiem przy cioci Muni i babci. To też jest taki film, który opowiada o takich ciągle nieodkrytych historiach właśnie polskiej historii, o tym, co do końca się nie mówiło, nie tylko jakby w przestrzeni publicznej, bo tak mało, ale też jakby nie mówiło się w domach. To jest taka trauma dla rodzin, że często świadkowie tamtych dni, dzieci wypierały ze swojej świadomości fakty tego, że został ojciec ich zamordowany. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 lat, też za pośrednictwem mediów, które szeroko relacjonują prace prowadzone na Łączce, ale także przecież w wielu innych miejscach w Polsce, to być może jest największe edukacyjne osiągnięcie Instytutu Pamięci Narodowej, bo ten obraz zarejestrowany chociażby na Łączce przemawia bardzo dobitnie, pokazuje, czym naprawdę był system komunistyczny, jakie były konsekwencje jego zainstalowania w powojennej Polsce.